Cześć Magda, Detox, klucz do zdrowia. Słuchajcie, chciałam się z Wami podzielić. Chciałam iść dzisiaj na plażę, ale niestety musiałam jechać na lotnisko i wracam właśnie z lotniska. Jest wspaniały zachód, także chciałam tylko Wam pokazać troszeczkę tutaj z auta i jak pięknie to wygląda, słuchajcie, jakie piękne kolory są i trzeba się cieszyć, trzeba się cieszyć ze wszystkiego. Trzeba się cieszyć z każdej najmniejszej rzeczy, która jest z każdego grosika. Każdy grosik należy tak jakby nie pomiatać małymi rzeczami, dlatego że z tego wszystkiego się składa nasze życie. Z malutkich rzeczy tworzymy wielkie rzeczy. Nie można od razu chcieć jakichś wielkich domów, jakichś wielkich samochodów, jakichś wielkich bogactw, dlatego że to się niestety w ten sposób nie będziemy mogli dojść do niczego. Te duże bogactwa, te samochody, te wielkie domy i tak dalej składają się z malutkich grosików, którymi myśmy nie pomiadali, które składaliśmy razem. To właśnie mi teraz przyszło do głowy, patrząc na ten piękny zachód z Florydy, z którym Wam się dzielę i jestem szczęśliwa, że mogę to dla Was nagrać tutaj na telefon, chociaż są drzewa i nie za bardzo widać, chciałabym być na plaży, ale może jutro skorzystam i może jutro pójdę na plażę i będziemy mieć taki sam zachód i będziemy oglądać te wszystkie kolory, które się zmieniają, to by było fantastycznie. A w każdym razie to, co chciałam Wam przekazać, to jest to, żebyście się cieszyli z każdej najmniejszej rzeczy, dlatego że jest warto, słuchajcie, jest warto. Jeżeli będziecie jakąś malutką rzecz, jeżeli będziecie się cieszyć z jakiejś malutkiej rzeczy, jeżeli będziecie ją szanować, to wtedy coraz więcej tego do Was przyjdzie. Coraz więcej tych rzeczy, które szanujecie, będziecie dostawać. Więc jeżeli chcecie coś uzyskać w życiu, czegoś dokonać, idźcie za swoim sercem, po pierwsze, nie za pieniędzmi, prawda? To jest bardzo ważne. A najważniejsze jest to, żebyście szanowali wszystko i szanowali jak najmniejsze, codzienne, malutkie rzeczy, które się dzieją, malutkie słowa, które są do Was wypowiadane, malutkie gesty, które są Wam pokazywane i piękna przyroda, która jest naokoło nas, z niej się trzeba cieszyć i trzeba ją szanować, słuchajcie. Także kłaniam się, pozdrawiam wszystkich, mam nadzieję, że macie dobry weekend. Jeszcze tutaj zobaczymy przez sekundę, bo jest, słuchajcie, no coś wspaniałego jest. Jestem szczęśliwa, że mogę to oglądać. No niesamowita sprawa, niesamowity zachód słońca, dlatego Wam nagrywam. Dlatego, że każdy zachód tu na Florydzie jest inny. Codziennie jest inny kolor troszeczkę i ten kolor też się zmienia co parę minut, jak widzicie, ale czasami jest bardziej fioletowy, czasami jest bardziej różowy, czasami jest bardziej czerwony, czasami jest bardziej żółty, ale dzisiaj jest fantastyczny. Także kłaniam się, słuchajcie, wjeżdżamy tutaj właśnie już na most, mogę Wam pokazać. Bardzo duży most, który się nazywa Sunshine Skyway. Jest to most, który przewiezie nas przez wielki kawał wody i z jednego miasta do drugiego. Ale super. Aż miło się patrzeć, słuchajcie. Zaraz będziemy widzieć, poczekajcie jeszcze chwileczkę. Będzie widać, jak wjedziemy na ten most. O. I teraz po prostu tylko patrzmy, jak wjedziemy na ten most na zachód. W spokoju i chwileczkę sobie uświadomić możemy, że ten świat jest piękny. Piękny jest, słuchajcie.